Cześć kochanie, w dzisiejszym odcinku część druga Cisco Packet Tracera i dzisiaj pokażę wam komendy CLI na routerach 1841. Połączymy sobie dzisiaj je za pomocą przewodów serialowych oraz skonfigurujemy tak, żeby pomiędzy nimi była komunikacja. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Dobra. Jeden router 1841 przygotujemy sobie podłączenie z drugim. Możemy wyciągnąć drugi z tutaj dołu oraz możemy na niego kliknąć Ctrl-C i obok wskazać miejsce Ctrl-V i mamy tutaj w taki sposób router 3.3 i router 3.1. Dobra. Oczywiście możemy także przyciągnąć z dołu, co raczej będziecie czynić. I jak widzicie, w taki sposób się oznacza jako router 4, a nie jako router 3.1, czyli jako kopia. Ok, no to akurat jest szczegół. Teraz sobie przejdziemy do konfiguracji naszego routera. To jest wirtualny moduł naszego routera, płyta czołowa tak dokładnie, jak widzicie, jest w momencie włączony. Musimy sobie go w tym momencie wyłączyć i przechodzimy do rozbudowy o karty serialowe. Jak widzicie, slot 1 i slot 2. Mamy pusty, w tym wypadku nie może być pusty, musi być złącze serialowe. Mamy także połączyć się za pomocą fast ethernetu, który już mamy tutaj wbudowany, aczkolwiek zrobimy to tak jak trzeba, czyli za pomocą połączenia serialowego. Takie połączenie właśnie jest najczęściej używane na egzaminie. A więc interesują nas dwie karty rozszerzeń, czyli HWIC 2T, czyli z serialem. 2T to jest ten serial, który nas interesuje, oraz tutaj mamy 2T. Czyli serial, który nas interesuje. Tutaj mamy podgląd naszej karty. Dzisiaj się zajmiemy tym serialem. Ten serial jest wykorzystywany, dokładnie taka sama karta jest wykorzystywana na naszym egzaminie z kategorii zawodu teleinformatyka. Włożymy sobie od razu dwie. Im więcej slotów, tym lepiej. Pierwszy router mamy już uzupełniony. Teraz drugi router, tutaj tak samo. Musimy upewnić się, że jest wyłączony, jest włączony. Teraz jest wyłączony. I wsadzamy sobie dokładnie te same karty serialowe. Czy to stąd, czy to stąd. Możecie przyciągać jak wam wygodnie. Tutaj na dole mamy podgląd, z jaką kartą mamy do czynienia. Ok. Mamy dokładnie te dwie takie same karty. Możemy przejść do połączeń, czyli do connections. I tutaj użyjemy sobie połączeń serialowych, czyli serialów DTE. I zapamiętajmy gniazda, które łączymy, zarówno na pierwszym, jak i na drugim routerze. A w tym wypadku zarówno na routerze trzecim, jak i czwartym, czyli naszym pierwszym, drugim. Oczywiście nazwy naszych routerów możemy zmieniać poprzez kliknięcie dwukrotnie na etykietę router 1 lewym klawiszem myszy. I możemy ustawić sobie właśnie nazwę router 1 oraz na router 2 i ustawić sobie nazwę router 2. Teraz kochani, przejdźmy sobie do łączenia naszych routerów przewodem typu serial DTE. Pokażę, jak to zrobić w praktyce. W teorii, jak i w praktyce, nasze routery podczas połączenia przewodów serialowych powinny być wyłączone. Zarówno pierwszy router, jak i drugi router powinien być wyłączony w tym czasie, w rzeczywistości, jak i tutaj w teorii, w naszym polu symulacyjnym. W warstwie logicznej. I teraz wybieramy sobie z typów połączeń nasz serial DTE. Klikamy na router pierwszy i wybieramy sobie złącze serialowe 010. To tutaj. I na drugim routerze łączymy dokładnie z tym samym złączem serialowym 010, żeby się nie pogubić, bo po co łączyć na przykład 001 z 010. Łączymy sobie dokładnie z tym samym, zarówno na pierwszym, jak i na drugim routerze. To mają dokładnie te same sloty na naszej karcie, o które rozbudowaliśmy obydwa routery. Ok, komputer tutaj jest opcjonalnie. Później się z nim może zabawimy, spróbujemy. To jest pole symulacyjne, więc tutaj wszystko inaczej przebiega. Tak naprawdę to CLI, które tutaj zaraz wam pokażę na routerach, powinno być na komputerze. Ale ok. W programie mamy przypisane CLI bezpośrednio do routerów. Takie udogodnienie lub też nieudogodnienie, bo w rzeczywistości trochę inaczej to wygląda. Teraz po dokonaniu wszystkich podłączeń naszego przewodu serialowego uruchamiamy sobie zarówno pierwszy, jak i drugi router. I przechodzimy teraz, kochani, do
sali i pokażę wam wszystkie polecenia. Także zaczynamy, nasz shooter wystartował, jedziemy. Okej, kochani, a więc tak wygląda nasze sali, czyli nasz iOS command line interface, czyli nasz command line interface naszego iOS-a, czyli naszego systemu Ciskowego, który bardzo zbliżoną nazwą przypomina tego iOS-a od Apple'a, aczkolwiek jest to kompletnie inny interfejs, zupełnie. I tak, zaczynamy od pierwszego polecenia, czyli czy przeprowadzić nas przez inicjalizację, przez dialog konfiguracji inicjalnej, czyli przez taki setup guide, czyli pierwsze kroki, oczywiście nie. Ponieważ na egzaminie będziemy musieli wszystko konfigurować. I teraz press enter to return. Tak będzie na egzaminie i mamy tylko i wyłącznie nasz router i robimy wszystko od podstaw, czyli jego konfigurację. Zaczynam sobie od pierwszego polecenia, czyli od uruchomienia naszego routera, czyli od enable, w skrócie ENA. Nasz router jest aktywny, pokazał się hash przy nim, czyli możemy go konfigurować. Następne polecenie, konfigurę terminal, conftem, enter configuration commands, one per line, ok. Mamy polecenie, że weszliśmy w tryb konfiguracyjny, przy naszym routerze pojawił się config i teraz zacznijmy sobie od konfiguracji naszego pierwszego interfejsu, który mamy podłączony. Tak dla przypomnienia, jest to serial 010, czyli nasz przewód czerwony. Tak dla przypomnienia, serial DTE w tym wypadku. Ok, wybieram sobie nasz interfejs, czyli w skrócie wpisujemy polecenie int SE, czyli nasz serial, i teraz wybierajmy port, określamy port, pod który jesteśmy podłączeni, czyli w tym wypadku byłoby to na przykład Fast Ethernet 0, czyli w tym wypadku będzie to serial 0 łamane na 1 łamane na 0, tak? I jak dobrze widzicie, pojawiło się przy naszym konfigu dopisek myślnik if, czyli jesteśmy na tym interfejsie, teraz musimy go skonfigurować i możemy nadać mu takie parametry. Zaczynamy od konfiguracji adresu IP, czyli wpisujemy IP add i tutaj zaczynamy od naszego adresu, czyli nasz gateway 192, na przykład 192.168, komputer będzie miał 1.1, to tutaj będzie 1.2.192.161.1.2, aż tak się nie rozpędzajmy. I nasza maska 255, 255, 255, 0, 3 oktety, tak, standardowa, hop. Ok, wcześniej się wpisywało, no shutdown, aby nasz interfejs ruszył, hops. I teraz mamy change state to down. Ok, zmienił stan na down, ponieważ drugi nie jest skonfigurowany, dobra. Teraz się przełączamy na command line drugiego naszego routera. Tutaj cel i tu w ogóle inicjalną konfigurację zainicjować. Oczywiście wpisujemy nie, enter i konfigurujemy. I tak samo, enable, configure terminal, conft. I teraz jedziemy, ten sam serial SE, int, oczywiście przedtem SE, serial 010. Jesteśmy już na tym serialu, IP adres, dajmy mu 192.168. Pamiętacie jaki tam był? 1.2, tam był, na stacjonarkę jest 1.1, no tutaj damy 1.3 i ten sam subnet mask, ta sama maska, 255, 255, 3 oktety 0, hop, no shutdown, hop, i jak widzicie state to up, ponieważ obydwa interfejsy się zgadzają i no. Jak dobrze widzicie, obydwa mają kolorek zielony w tym momencie. W seriale jest między routerami łączność. Dobra, adresacja naszej stacjonarki, od tego sobie zacznijmy. Tutaj IP configuration i oczywiście static 192.168.1.1. Subnet mask, dokładnie ten sam już się ustawił na routerach. Ta sama maska się ustawia, ok. Default gateway, nasz router ustawimy, czyli 192.168, to jest static, więc wszystko ręcznie, 1 i 2, czyli jako nasz router 1, tak, server DNS nie skonfigurowaliśmy,
Więc okej, okay, wychodzimy X w prawym górnym rogu, jak ktoś nie wiedział, na nasz pseudo-pulpit. I tutaj możemy sobie wybrać command prompt, to teraz z desktopu pingujemy nasz router. I tutaj, kochani, bardzo ważny szczegół, aby nasza komunikacja działała, musimy skonfigurować jeszcze na naszym routerze numer 1 interfejs Fast Ethernet. A więc wchodzimy sobie int fm i adresację dla Fast Ethernetu, która powinna być zupełnie inna niż dla seriali, f0, oczywiście conf t. Wchodzimy sobie w konfigurację invite hex value. Serio? Exit, jesteśmy w konfiguracji tego serialu. Dobra, wychodzimy z konfiguracji serialu, konfigura terminal. Wybieramy sobie interface fast ethernet 0 F00. Tak, brawo ja. Int F00, nie fast ethernet, to wystarczy fast 00. Już jesteśmy w konfiguracji naszego fast ethernetu. Teraz wpisujemy tutaj adresację. Powinienem tak naprawdę na seriale zupełnie inną adresację zastosować, a na fast ethernet zupełnie inną. Ale okej. Dobra, damy piątkę. Overlaps, dobra, jak dobrze widzicie. I tutaj musimy inną adresację zastosować. Tutaj zastosujemy tą samą subnet mask, tylko 192 168 01. Taką damy konfigurację i jak widzicie, ok. Ta adresacja przeszła. Teraz ten interfejs, pozwólcie, że uruchomimy, czyli no shutdown. Hop. I już mamy łączność z komputerem za pomocą fast ethernetu, bardzo dobrze. Ping 192.168.01. Nasz router i uwaga, od razu jest ping z naszym routerem Cisco. Dobra.